Siemaneczko, jestem Pepe Games, witam od Rzecha, obsługiłem 20. Na godzinę kończy 37 tysięcy, więc pora kupić dom. Niestety, ten, który był wyremontowany, powiedzmy pod tym radą, został moim domem, ponieważ planuje się i jeby za przeproszeniem. Nie tak jak trzeba, poszło nie jeden dom do sprzedania, ale tego nie mogę odkupić, jak odkupię to i tak. Nie mogę tego sprzedać, więc trudno. Pakowałem trochę pieniędzy, ale mam ładnie zrobiony dom, więc może być. Więc co, idziemy. Domy do kupna. No i patrzymy teraz, jaki dość ekskluzywny domik kupić sobie. Domy na plaży, domy na wybrzeżu, zamknięta restauracja, dom na palach, zamian dom letniskowy. Szczerze, przynajmniej trochę więcej tych domów jest. Zobaczmy tutaj. Jak to wygląda, co to trzeba oprzątnąć, co to trzeba poogarniać. Dobra, bez zbędnego pierdzielenia lecimy z tematem. Co mi się to... Studnia bezna. Nie chcę sobie zacząć za osiągnięcie na Steamie. A na początku odcinka także zachęcam do zostawienia apeczki w górę komentarza i życzę miłego oglądania, bo zawsze tego zapomnę mówić, a powinienem to zawsze mówić. Dobra, jeszcze co? Tutaj widzę, że trzeba odchodzić sobie liście. Powolutku sobie to robimy. A ogólnie chcę zobaczyć fasadę tego domu. Czy jest tu coś do ogarnięcia względzie wizualnym? Tu widzę jakiś tutaj kawałek cegły, co to tak trochę nie za bardzo wizualnie wygląda. Wiadomo, że plan nie będę robił, ale może i jakiś to ma swój urok w pewnym sensie, wiadomo, przez... Patrzcie, to jest ten dom, który kiedyś robiłem na zadaniu, ale prawda, przeważnie teraz są te domy, które właśnie powinny być, które już były robione. No dobra, to idzie gaciania oczywiście tak zwana, więc trzeba dzisiaj ogarnąć naprawdę fest. Kominek trzeba zrobić, centralne ogrzewanie i tak dalej, wyprowadzić wszystko elegancko. No zobaczmy ogólnie, jak to wygląda. A no może z zewnątrz. Nie mam co mówić. Nie ma jakichś większych zarzutów. W środku. W środku też nie ma jakoś tam tych rzeczy dużo. Wiadomo, jakieś te kudło posprzedawać, a wizualnie tutaj. No nie mam co się przyczepić na razie z tego, co widzę. Jakieś tam wiadomo śmieci, nie śmieci, ale tak ogólnie. Jakiegoś większego remontu tutaj wymaga. Tak naprawdę, zobaczmy tutaj, no tutaj. No powiedzmy tak, sprzątnąć go porządnie. Tutaj w zasadzie, no i będzie coś z tego. Jakichś większych tutaj problemów nie widzę. Jakieś łóżko wymienić, coś w tym stylu, no i będzie lalka. Szafy są dość ładne, nie ma co tutaj narzekać. No. Dobra, zamkniemy, żeby to jakieś nie było kombinacji alpejskich. To zamykamy, na razie weźmiemy się chyba za wspomnianą piwnicę, bo chyba tam będzie najlepiej to ogarnąć. Najlepiej. Tak to trzeba ogarnąć na dwa odcinki, bo to jest... Może jest nierealne w tym momencie, żeby to ogarnąć. Troszkę to ogarniemy jeszcze tutaj z zewnątrz. Zobaczcie, tego wszystkiego tutaj jest do ogarnięcia. No wiadomo, tutaj tych rzeczy tutaj trzeba posprzedawać. Tutaj jako śmieci to widzę, jest wszystko. Jakieś stoliki, nie stoliki. Wszelka palety posprzedawać. O, trochę tych śmieci będzie. No tutaj to już widzę, że worków to może braknąć. Właśnie takich rzeczy. No dobra, nie jest tak w sumie źle. Może damy radę. Mówię na pewno, że jest fasada jakoś tam w miarę to wygląda. Chyba, że położymy. Chociaż może elewację byśmy może zmienili. Tak trochę na taką ładnie wygląda. A czekajcie, czy da się inaczej. Akcesoria domowe.
Co to jest? Płyty. No zobaczmy, co to jest dokładnie i wiedzieć, co to jest. To będzie można. Ej, o, takie coś właśnie miał położyć sobie na te nasze mury. To trochę będzie lepiej wyglądało moim zdaniem. Czekajcie, czy mogę powiększyć? O, mogę elegancko sobie to powiększyć. Zrobi mi trochę taką elewację w pewnym sensie. Nie wiem, czy to w ogóle jest rolka. No tak wygląda, by to było zewnętrzne, tak? Ciekawy. No dobra, to już tu nie ma za dumę, tylko trzeba to zrobić. I na spokojnie, tu gdzie tak tej cegły nie ma, ale te cegły przede wszystkim trzeba tak zaślepiać w pewnym sensie, tak? Cegła to jeszcze jako tako wygląda. No. I to jakoś miała wygląda. Wiecie. Jakoś tam ładny i skład miało to wszystko. Żebym to miał jakoś ładnie ułożone. No i teraz pociągniemy, jeszcze się uda. Ten górny kawałek i będzie git. A nie dalej tak zostanie jak teraz. To będzie jakoś tam wymagające to wszystko, żeby to budować aż tak mocno. Pyk, pyk, pyk. Trochę tutaj zbugowałem, ale dobra. Ważniejsze to jest to, żeby te cegły pozakrywać. To jest najważniejsze w moim momencie. Ta elewacja też fajnie jakoś miała wyglądała. Może jakoś nieperfekcyjnie, ale zawsze trochę lepiej niż jakieś cegły. Same cegły. Kasia, bo teraz tak mi się pokicikało się w chowaniu jednej linii, ale no nie wyszło. W tym stylu. Pyk, dobra. Czekaj, co będę wypluł. Cześć. Pyk. To chyba cały trochę pójdzie, ale troszeczkę lepiej wizualnie będzie wyglądało. No i wiadomo, będzie trochę to więcej w późniejszym czasie kosztowało. Cała chałupa. Sobie tego na razie tak zrobimy jak teraz i powinno być miało dobrze. Dobra, żebyśmy mi zrobili teraz tutaj tak to. I weźmy z powrotem to. Nie wiem, co to dokładnie jest. To wygląda takie drewniane mocno coś. Pokrycie takie. Drewniane zewnętrzne pokrycie takie. A la panele coś w tym stylu. Taka tapeta ewentualnie, a to musicie mi napisać dokładnie, co to by mogło być. Moim zdaniem git. Więcej tu nie trzeba, tak, dachu nie muszę wymieniać. Nie muszę decydować, nie wiadomo jakich rzeczy. Dobra, teraz najważniejsze. Teraz trzeba iść do tej piwnicy. I tu ogarnąć temat. Kasia, czy ja mogę tą skrzynkę wyczyścić? Nie. Skrzynkę trzeba nie sprzedać. Światło jest, światło tu jest, dobra. Tu jest wszystko ogrzewanie zrobione, dobra, tu nie jest tak źle. Wróćmy na to, co trzeba. Tak pełno. To trochę tych bloków tu będzie.
Zresztą jest wiadomość, że te schedulowe powielają tak pod tym względem. Bo schedulowanie zrobiły. No w tych domach już mieliśmy, tak? Tutaj nie ma co się z jednej strony za mocno tutaj dziwić. Tych lampę też. Ona sobie tu idzie. To, nie wiem, czy tu więcej tu jeszcze będzie. Dobra, jak tu będzie cyk, cyk. No jest tutaj taka gracialnia, taka fest, mocna gracialnia. A da mnie to radę. Raczej mam nadzieję, że się uda nam to jakoś fajnie ogarnąć. Posprzedajemy te wszystkie rzeczy, które tu są. Bo szczerze, chciałbym zrobić jeden myk tutaj. Nigdy jeszcze tutaj nie robiłem, a jest przecież możliwość zrobienia tak sobie, no powiedzieć, siłowni. Siłownie w piwnicy. No tak, wiadomo, tu jakoś optynkować, w telewizji jakiś fajny dać, jakoś fajny nagłośnienie, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Może to miało jakoś ręce i nogi. Tylko czekaj, na ile czasu będziemy w stanie to ogarnąć. Ale mam nadzieję, że jakoś tym się da. No tak, tutaj wchodzimy. To tutaj mamy te termę. Termę, boilę, tak? Tak zwał. No i fajnie, tu pasował komin. Czekajcie, no tutaj nie mamy teoretycznie wyjścia. Tu zrobić na wyjściu zaraz. Ten komin przy tym. Jeszcze widzę tutaj. A, już mi się coś tutaj. Właśnie, aż się przywiesiło. Dobra, sprzedajemy to. No to bierzemy sobie jakieś, nie wiem. Chcę teraz, co to w ogóle jest? Jakie to w zasadzie to jest teraz? Gdzieś budowanie, to jest to jakby, tapetacz, usaczka wysła jest. Nie, nie chcę tak, tylko chciałem wziąć farby. Nie wiem, czy jeszcze po aktualizacji mogę jakoś odnaleźć teraz w tym? Tu. Farby. Panele płytki. To nie takie płytki. Są takie fajne, fajne. Stary beton. To nie niszczone płytki kwadratowe. Tlenie do płytek. Czerwone cegły. Bloki kamienne. Poczekajcie, to może tutaj by to pasowało panele. Tutaj po prostu położyć niszczone. To nie chcę panele z wiśni amerykańskiej. Teraz patrzę na lopinistra, żeby mi pasował jakiś. Bo z drugiej strony, jeśli tu będzie piec, to tylko płytki. Bo wiecie, jednak płytki będą, to mi się tak wszystko nie zniszczy. Jak kupimy te trzy paczki, to będą, wiecie, położone po całości. Czyli od tej strony. O, patrzcie, jak ja układę płytki, od automatu mam wyciszoną podłogę. Zajebista sprawa. Czemu tak się nie robiłem? Cyk. Kurwa, jakiś taki dziwny kolor. No, ale trudno. Lepszego nie będzie. I na całości będzie tak. Czyli góra i dół będzie właśnie na takich płytkach położonych. Pyk. No trochę ciemno będzie, ale nie dość przyjemnie. Na pewno będzie lepiej to niż takim beton, na takiej wylatce po prostu zrobiony tak. Pyk. Pyk. Dobra, tu mamy tak, no to teraz lecimy chyba z górą od razu. Mówię, bo jest taka, nie ma co się patrzeć na to, jak to będzie wyglądało, bardziej to było czysto, nie? Aż takie płytki będą, czy jakieś inne, no to tam moim zdaniem nie ma tak, aż takiej mocnej różnicy.
tylko jeszcze farbę na razie na sufit kupić. I będzie git. No powiem, może będzie dobrze wyliczone te płytki. Tutaj pięknie. Znaczy mogłem zamiast tutaj ten, to mogłem zaraz sobie wziąć po całości. Burzyć ściankę i... te piękne pomieszczenie na automatu zrobić. Może, a może nie. Może lepiej jak to będzie. Taki trochę mocno ciemny ten kolor, ale dobra. Tak klaustrofobicznie może być. Ale może właśnie, na to właśnie może nie będzie się bał. Dobra, chodźcie. Chyba nie da, to wygląda niż... nie ma co narzekać. Tak, tutaj zamkniemy i jedziemy teraz w tyk. No kurwa, aż mi się nagła. Dobra. No nie kawał chałupy, będzie dwa nie zrobione. Jeszcze mój piecyk tu przyjdzie. Będzie elegancko to zrobione i będzie lalko. Jeszcze kupię jakąś białą farbę, śnieżkę i kupię jej bliżej. Koniec materiału. No to lecimy po następny materiał. No, warto panie. Braknie tych płytek. Pójdzie dobitnie. A zobaczymy. Jak później podjedzie się kupi teraz płytki i będzie git. A tak właśnie tego nie ma. Będę sobie wyjechać do sklepu, kupić sobie płytki. O, żeby było zajebiste było. Jednak w zasadzie pana z 12 było. Właśnie nam się uda tak fajnie to zrobić. Do końca. Cyk. Przy boilerze. Dobra, cyk, cyk. Dopóki jedziemy, to jedziemy. Czy tam mi się teraz uda ułożyć? Nie chcę tej temy zdejmować. W sumie. O! Tam tyle, to może nic się nie stanie, jak tak będzie. No patrzcie. Kawałek będzie bez płytek. Ale chujowo to widzi. Muszę się nie podoba. Powiem szczerze, to będzie chyba najbardziej wyjebana chałupa pod względem wizualnym. Tak sama pilna już tak wygląda. Dość mocno intensywnie. O, można powiedzieć. Dobra. Jakoś kurwa. Nie, polejmy to, muszę tą temę zdjąć. Na chwilę to przełożę. Na chwilę to przełożę i sobie wezmę te płytki i już dociągnę do po całości. O. No i nawet to teraz z powrotem. Tam boilę. A.
Płatnie, mogę tego wziąć. Hej, dobra. Sprzedaj mi teraz płyteczki. No patrzcie, no trzymaj, to fajnie wygląda, dobra. Teraz musimy tam wziąć farbę. Tylko musimy teraz kupić farbę normalną, białą. Powinien trochę inaczej planować, bo to jeżeli nie jakoś tak dość ładnie wychodziło, czy całość chce zaznaczyć. Ja pewnie kawałku zaznaczyć, nie mam baty, bo to się nie odpila. Doszło do końca, doszło. Tu nie ma źniło, nigdzie nie ma źniło, dobra. Ten paseczek sobie tu machnąć. No. A nie, nie, jeszcze taki kuźwa kawałeczek. Dobra, budować to nie ma co budować, tylko trzeba tu malować. Teraz bierzemy się, to pomalujemy na biało, będzie git. W każdym napadzie bym lepiej nie miał podnagać na tym w tej grze. Tak, mam takie złudzenie dziwne, że może by to było lepiej. Zobaczymy teraz. Dobra. Dobra, tu jest tak zrobione. Dobra, teraz tworzę śmieci wynieść. Trochę już na zewnątrz. No i musimy kupić teraz jeszcze ulepszenia sklep. Instalacje. Skrzynka rozdzielcza, to jest jedno. Boiler jeden, grzejnik, kominek i to jest piec kłoza. Czy to tak mi wypali? Wypali mi jak najbardziej. No, nie zgit. Teraz tylko teoretycznie tak, grzejniki czy jakieś grzejniki tutaj dać. Więc musimy zaraz dać jakieś grzejniki. Tylko czekajcie, no koza w zasadzie to nie jest na tej zasadzie. Co ja pływam na poczekajcie. Jak ja pomyślę teraz, będę to do środka i zobaczę. A tutaj jest. Ona teoretycznie koza rozgrzewa wokół siebie. Ewentualnie nagrzewa wy, które wychodzą z piwnicy, powiedzmy. Będzie jeszcze 19. Będzie się później, ale w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciepłe komentarze, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.